Czas debaty, którą wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Ja nazywam się Małgorzata Wernerowska i będę dziś zadawać trudne pytania naszym panelistom. A jednym z nich będzie pan Wojciech Pilacki, architekt i prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, którego proszę o zabranie głosu. A Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie to młody twór, młode stowarzyszenie, ale które zrzesza elitę budownictwa drewnianego w Polsce i wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Już sobie poradzimy. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej debacie. Celem tej debaty jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, czym tak naprawdę jest budownictwo drewniane w Polsce aktualnie, w XXI wieku. Jak wysoka jakość tego budownictwa wpływa na to, że zaczynamy zupełnie inaczej rozumieć to, czym jest budynek ekologiczny. Chcemy dzisiaj też zwrócić szczególną uwagę na to, że budownictwo drewniane w naszym kraju tak naprawdę przekroczyło pewien taki magiczny próg, taki pewien pułap, gdzie zaczynamy patrzeć na polskie firmy budowlane, na firmy, które zajmują się, między innymi też na naszych partnerów, firmy, które zajmują się budowaniem obiektów nie tylko domów, ale też budynków użyteczności publicznej, jako na ten nowy trend, na tą nową jakość w ogóle w budownictwie europejskim, w budownictwie światowym. To my nie tylko jako producenci największej ilości drewna konstrukcyjnego w kraju, ale też jako producenci budynków użyteczności publicznej w tak ograniczonych ramach naszego ustawodawstwa, budujemy nową jakość. Tutaj też w pewien sposób, mówiąc o dzisiejszej debacie, i jeżeli mogę oczywiście zająć jeszcze 3 minuty, mówiąc o dzisiejszej debacie, nie sposób wspomnieć o wszystkich naszych partnerach. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, o którym już pani Małgorzata zdążyła wspomnieć, natomiast zrzeszamy w swoim gronie największych specjalistów budownictwa szkieletowego w Polsce. Są wśród nas przedstawiciele różnych firm zajmujących się budownictwem szkieletowym, budownictwem pasywnym, budownictwem niskoenergetycznym, ale także zrzeszamy w swoich strukturach firmy, które zajmują się tworzeniem półproduktów do tego właśnie niskoenergetycznego budownictwa ekologicznego. Proszę Państwa, są też wśród nas, w naszym stowarzyszeniu działają również organizacje rządowe i pozarządowe. Współpracujemy bardzo blisko z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i to dzięki współdziałaniu jesteśmy w stanie aktywnie wpływać na polskie ustawodawstwo, zmieniać przepisy tak, aby to budownictwo było jeszcze lepsze, jeszcze bardziej ekologiczne. Współdziałamy również z Bankiem Ochrony Środowiska, tworząc wspólnie programy kredytowe po to, aby wspierać jeszcze bardziej w obszarze finansowania inwestycji prywatnych i publicznych rozwój budownictwa szkieletowego w Polsce, ale też są wśród nas przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym pan Andrzej Szlesek, który mam nadzieję opowie nam trochę o tym, gdzie zaczyna się tak naprawdę proces budowlany, proces budowy. On zaczyna się po części na kartach architektów, na deskach kreślarskich architektów, ale jeżeli mówimy o procesie budowlanym w obszarze szkieletowego budownictwa drewnianego, to ten proces właśnie zaczyna się w lesie. Także dziękuję bardzo, to tyle słowem wstępu. Chciałbym zaprosić, ale to chyba już zabieram głos pani Małgorzacie. Pan architekt chwyta jako pierwszy za ołówek, żeby rozpocząć projektowanie domu, ale tak naprawdę projektowanie domu drewnianego wcale nie zaczyna się od architekta, tylko można powiedzieć, że zaczyna się w lesie. Dlatego bardzo proszę pana Andrzeja Szlesera, który jest dyrektorem inicjatyw związanych, kierownikiem projektu. Dyrektorem. Tak. Wszystko się zmienia w Lasach Państwowych. Do spraw rozwoju tego projektu Polskie Domy Drewniane. Witam Państwa serdecznie. Ja bym chciał bardzo w króciutkich słowach powiedzieć, dlaczego Lasy Państwowe zaangażowały się w ten projekt. Po pierwsze, drewno, proszę Państwa, jest surowcem, które dzisiaj jest troszkę zapomniane. My się zaczynamy trochę bać naturalnych surowców, a drewno jest najwspanialszym materiałem budowlanym, jakie dostaliśmy od natury. Jest to do tego surowiec, który jest odnawialny. Dlatego budowanie z drewna jest jak najbliższe człowiekowi i musimy o tym cały czas pamiętać i musimy ciągle do tego wracać. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, że Lasy Państwowe rocznie budują około 200 inwestycji. I to jest nie bez znaczenia dla leśnika, w jakiej technologii i z czego budują, są budowane obiekty w lesie. Proszę Państwa, w Polsce rocznie zużywa się około 40% energii na budowę i na ogrzewanie budynków. To jest
naprawdę nie bez znaczenia, ile energii jesteśmy w stanie zaoszczędzić, budując bardzo dobre budynki. Kolejna bardzo ważna rzecz, która jest, która też przyświeca temu projektowi, to jest, proszę Państwa, deficyt mieszkaniowy. W Polsce mówimy dzisiaj o deficycie około 2,5 miliona mieszkań, które po prostu brakuje nam substancji mieszkaniowej. Dlatego, jak Państwo popatrzą na strukturę wiekową tych mieszkań, to ponad 50% mieszkań, budynków mieszkalnych w Polsce, to są budynki, które mają powyżej 50 lat. To są budynki po prostu zużyte. I pracując na niwie ochrony środowiska, na zasobach naturalnych, no to jest naprawdę kolosalne znaczenie i ma, z czego będziemy ten deficyt, czym go będziemy niwelować. Czy będziemy budowali dalej w betonie i w stali, gdzie 8% światowej emisji dwutlenku węgla to jest właśnie produkcja tylko betonu i stali, czy wrócimy do naszych naturalnych surowców, do drewna. Stąd takie duże zaangażowanie ze strony miejscowej. A my dzisiaj zaprosiliśmy do debaty praktyków, ludzi, którzy są mocno zaangażowani w rozwój budownictwa drewnianego w Polsce, którzy na co dzień spotykają się z architektami, z inspektorami nadzoru budowlanego również. I na podstawie tych doświadczeń przygotowali dla Państwa dzisiaj odpowiedzi na wiele pytań, które również pojawiają się w naszej branży producentów domów drewnianych. Zapraszam do debaty pana Andrzeja Szlasera, dyrektora do spraw projektów rozwojowych RP. Przekreślę i wpiszę kierownik. Do czasu. Pana Dariusza Grylaka, wiceprezesa zarządu Bośbanku, który w odpowiedzi na rosnący popyt na domy drewniane przygotował system wsparcia finansowego. Pana Sławomira Witkowskiego, specjalista w Wydziale Budownictwa Energooszczędnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pana Wojciecha Pilackiego, architekta, właściciela pracowni projektowej Pilackim, a także prezesa Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Pana Michała Schroedera, współwłaściciela Schroedera C, firmy produkującej obiekty z konstrukcji drewnianej w systemie pełnej prefabrykacji, również obiekty użyteczności publicznej, który jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. I pana Tomasza Balcerowskiego, prezesa EcoInput, firmy produkującej obiekty w konstrukcji drewnianej w systemie pełnej prefabrykacji, również obiektów użyteczności publicznej. A także pana Waldemara Motyka, członka zarządu Sztajgo, producenta wyrobów budowlanych dla budownictwa drewnianego. Dla Państwa mam informację, że ja tutaj rządzę mikrofonem i ja zadaję pytania podczas debaty, natomiast dla Państwa mikrofon będzie przygotowany na debacie. Eksperci są przygotowani do Państwa pytania. Zobaczymy, czy ich boją się bardziej, czy moich, czy Państwa. My jesteśmy tu po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, udzielić wszelkich informacji, którymi jesteśmy w stanie się z Państwem podzielić, jeżeli chodzi o rozwój budownictwa drewnianego, na którym wszystkim nam na zapewne zależy. Żeby dużo budowało się z drewna w Polsce, to tak naprawdę najbardziej nam brakuje fachowców, bo mamy już fabryki produkujące chociażby materiały budowlane, takie jak firma Sztajgo, która produkując w Polsce rękami polskich technologów, sprzedaje te wyroby na cały świat. Tak naprawdę w większości do krajów może bardziej rozwiniętych, może bardziej świadomych ekologicznie, a niestety wciąż za mało w Polsce. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę światową? Dokąd Sztajgo najwięcej sprzedaje swoich wyrobów i jak to odzwierciedla tak naprawdę zainteresowanie budownictwem w poszczególnych krajach? Witam Państwa bardzo serdecznie. Żeby to ta debata nasza stanowiła taką logiczną całość, więc ja powtórzę. Wszystko zaczyna się w lesie, tak rzeczywiście, a ja reprezentuję tak jakby drugie kolejne ogniwo. Reprezentuję firmę, która ten surowiec drzewny w sposób bardzo nowoczesny, bardzo profesjonalny wykorzystuje, tworząc system, produkując materiały budowlane, które następnie są w dalszej kolejności przetwarzane, budowane, o czym powiedzą pewnie moi znakomici koledzy później. Ja na początku chciałem bardzo podziękować za,
zaproszenie Stowarzyszeniu Centrum Drewna, jest mi bardzo miło, że takie zaproszenie dostałem. Jestem również im niezmiernie wdzięczny i chcę podziękować, że skorzystali z mojego zaproszenia i wzięli udział w naszym takim już kilkuletnim koncepcie wystawienniczym Centrum Budownictwa Drewnianego Sztajko, które tutaj nieopodal, niedaleko znajduje się. Tak przy okazji bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do odwiedzenia. Stoisko numer 71. Bardzo się cieszę, że stowarzyszenie właśnie zaprosiło nas i wzięło udział, bierze udział razem z nami w tym koncepcie wystawienniczym, dlatego że bardzo nam jest po drodze. My uważamy, zarówno my, jak i stowarzyszenie, jak się przekonałem, że budownictwo drewniane to nie tylko konstrukcje, ale to również izolacje, w czym my jako Sztajko się specjalizujemy, tworząc kompletny system budowlany, składający się zarówno z elementów konstrukcyjnych, jak i z elementów izolacyjnych. Wracając do Pani pytania, oczywiście mogę potwierdzić, co potwierdzają chociażby nasze liczby sprzedażowe, sprzedajemy w Polsce coraz więcej. Rzeczywiście coraz więcej fajnego dzieje się tutaj w zakresie budownictwa drewnianego. Chcemy to oczywiście propagować, taki jest nasz cel, sprzyjamy temu, bierzemy udział w szeregu inicjatywach, które do tego zmierzają. Natomiast faktem jest, że Polska jest gdzieś na początkowym etapie tego rozwoju. My sprzedajemy owszem coraz więcej się o tym mówi, natomiast dość powiedzieć, że udział takiego szpilotowego budownictwa drewnianego na przykładzie trzech wybranych krajów, Polska, Czechy i Niemcy, kształtuje się gdzieś na poziomach, w Polsce to są tu szacunki, ponieważ dokładnych danych nie ma, ale szacujemy to na około 2%. W Czechach, chociażby sąsiadujących z nami Czechach, jest to 14%. A w takich Niemczech jest to 24%. Także widać z tego, że no, mamy co gonić, jest dobrze, ale nigdy nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. Również jeszcze jedną liczbę może podam. Gdzieś tylko 10% z tego, co sprzedajemy tutaj w kraju, zostaje w kraju, to znaczy zostaje wykorzystane dla budownictwa drewnianego tutaj do domów, które są budowane na terenie Polski. Reszta jednak jest budowane przez nasze polskie firmy, ale są to domy w elementach prefabrykowanych, które wyjeżdżają gdzieś do różnych krajów, głównie Europy Zachodniej. Tutaj jest nawiązanie do Pani pytania, gdzie się tego najwięcej sprzedaje. No jednak takimi na razie wiodącymi dla nas rynkami to są no jednak Niemcy, zwłaszcza południowe Niemcy. To jest oczywiście Skandynawia, to są te wysoko rozwinięte społeczeństwa, gdzie ta świadomość proekologiczna jest wysoka, gdzie stopień właśnie tej świadomości umożliwia i pozwala na to, żeby to budownictwo bardziej propagować. Także podsumowałbym to tak. Jesteśmy świadomi tego rozwoju, mamy moce produkcyjne, mamy zdolności produkcyjne. Właściciel firmy zdaje sobie z tego sprawę, ciągle te moce powiększa. Sprzedajemy na razie w Polsce coraz więcej, ale tak jak mówię, jest dużo pracy jeszcze przed nami wszystkimi. Do czego oczywiście zachęcam i powiem, że ze strony tutaj Sztajko jako producenta materiałów budowlanych jesteśmy gotowi produkować więcej, lepiej, żebyście Państwo mogli następnie budować z tego więcej domów w Polsce. Ja tak patrzę na te wykresy, bo mówił Pan o Niemczech, mamy aż 23% udziału tego budownictwa. Chyba coś mamy. Prawda, odwrotnie. 23% technologiczki lata. Tak. Proszę powiedzieć, bo mówił Pan, że w Niemczech na przykład lepiej jest ta technologia propagowana. To znaczy, że w Polsce brakuje promocji tego budownictwa drewnianego, czy też i ta promocja na jakim jest poziomie rządowym, czy też po prostu sąsiad sąsiadowi, albo siostra siostrze? Na całe szczęście nie odbywa się już to teraz tylko na poziomie sąsiadowi, ale obserwujemy nawet chociażby takie inicjatywy jak Lasy Państwowe, o czym była mowa, cały program, cały projekt, który jest stworzony przez Lasy Państwowe, bardzo temu wszystkiemu sprzyja. Jest szansa, że my też osiągniemy ten większy pułap, tak jak jest u naszych sąsiadów. Taką mamy nadzieję, do tego właśnie wszyscy musimy się wzajemnie wspierać, namawiać, żeby to ten udział wzrastał. Później tak Sztajko coraz więcej produkuje. Ja co roku obserwuję otwieranie kolejnych fabryk produkcji albo LVL, albo kolejnych linii płyt izolacyjnych. Na to idzie coraz więcej drewna. Żeby było drewno, trzeba je wyciąć. Znowu słyszymy ekologów, zostawcie drewno w spokoju, zostawcie je w lesie. Więc kiedy my mówimy ekologiczne budownictwo drewniane, a jednocześnie mówimy o wycinaniu lasów, gdzie tutaj jest ekologia? Po pierwsze, proszę Państwa, ekologia jest wszędzie i to, że siedzimy na tej sali i Państwo mnie widzą,
To tylko dzięki temu, że akurat mają Państwo w mózgu glukozę, która powstaje w liściach. I tak naprawdę nie da się oderwać środowiska od człowieka. Dlatego drewno jest materiałem naturalnym. Niestety coś złego się dzieje ostatnio z przekazem, ale to powiem przez analogię, to samo dotyczy również innych obszarów. Na przykład mówimy, że kochamy zwierzęta, mówimy, że lubimy hamburgery, ale gdzieś po drodze nikt nie mówi, że jest rzeźnia, że te zwierzęta gdzieś trzeba poprawić. Taka sama sytuacja jest dzisiaj z drewnem. Z jednej strony jesteśmy od tego drewna uzależnieni. Nie wyobrażam takiej sytuacji, że ludzkość dzisiaj rezygnuje z drewna. To jest po prostu niemożliwe. 10 tysięcy zastosowań, praktycznie od zawsze, więc my nie możemy się od tego drewna w żaden sposób odciąć. Kwestia jest tego tylko, w jaki sposób to drewno wykorzystywać i w jaki sposób to drewno pozyskiwać. Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze rano sprawdzałem zasoby leśne, drewna w Polsce na leśniu, czyli to co rośnie. W roku 1945 to było dokładnie 906 milionów metrów sześciennych, czyli tyle drewna rosło w polskich lasach zaraz po wojnie. Dzisiaj mówimy, że mamy tego zapasu prawie 2,5 miliarda metrów sześciennych, czyli trzykrotnie większy zapas drewna dzisiaj w Polsce mamy do dyspozycji niż jakieś 60-70 lat temu. Jest drewno, tylko musimy pamiętać o tym, że to drewno musimy mądrze użytkować, musimy po prostu mądrze pozyskiwać. I to w Polsce się dzieje. Perełką taką w Ministerstwie Rozwoju jest meblarstwo. Ciągle słyszymy, że meblarstwo właśnie jest tym kołem napędowym polskiej gospodarki, a rozumiem, Ministerstwo Środowiska, pod które podchodzą Lasy Państwowe, dostrzegło jednak potencjał budownictwa drewnianego i tam będzie kierować swoje zasoby. Mamy taką nadzieję. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom za 5 lat taką perełką w Polsce to będzie budownictwo drewniane. Tak? To jest nasz główny cel, żeby pokazać i uwolnić ten potencjał, który drzemie w tym sektorze. No tak, no chcemy budować więcej domów, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, przede wszystkim trzeba je najpierw sprzedać, prawda? Znaleźć klienta na ten dom drewniany, a nie jest to łatwe, bo o co pyta klient? Klient pyta przede wszystkim o cenę. I tutaj mam pytanie do pana Michała Schredera. Pan produkuje domy w systemie pełnej prefabrykacji i zapewne przychodzą klienci i rzeczywiście pierwsze pytanie pada o to, jaka cena, ile to będzie tańsze, jaką niższą pan fakturę wystawi niż producent domu w tej technologii murowanej. Czy ma pan jakiś argument, którym potrafi pan jednak przekonać do budownictwa drewnianego? No tak, rzeczywiście te pytania padają. Temat jest bardziej złożony, nie da się tego tak jednym zdaniem określić. Mianowicie cały proces budowlany składa się z poszczególnych etapów. I oczywiście dążymy przy tym całym procesie budowlanym do uzyskania jednego bardzo ważnego układu. Komfortowego mieszkania. Dużo łatwiej nam budować z materiałów naturalnych taki obiekt niż z technologii ciężkiej, murowanej czy z innych tam materiałów przetwarzanych. Drewno jest po prostu ciepłe. I rzeczywiście rozmowy idą troszeczkę głębiej, gdzie wykazujemy, że tak naprawdę udział materiału, z którego budujemy dobrej jakości dom, stanowi zaledwie 15-20% kosztów procesu budowy. W związku z tym inwestorzy, którzy najpierw zaniepokojeni, czy jakość tego drewna będzie odpowiednia, czy będzie miało korzyści cenowe. Po zapoznaniu się, jaki budynek uzyska w technologii drewnianej, okazuje się, że rzeczywiście stanowi to, ta cena stanowi drugoplanowy ruch. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę cały proces budowlany zmierza do jednego. Chcemy mieć komfortowy dom. Może być większy, może być mniejszy. Można go budować z różnych materiałów, ale jeżeli wybierzemy drewno, uzyskamy produkt na pewno dużo wyższej jakości. Dużo mniej energii te budynki pochłaniają. Są ekologiczne, jak to już było tutaj powiedziane.
A dzisiaj takie firmy jak moja mają bardzo ważną rzecz, czego dawniej nie było, mianowicie drewno odpowiednio przetworzone. Materiały pochodzenia drewnianego są naprawdę w tej chwili bardzo wysokiej jakości. Dużo łatwiej z tego zbudować naprawdę bardzo dobrej jakości. No właśnie, mówi Pan komfortowy. Ja sobie tak od razu wyobraziłam mój dom, który bym chciała wybudować i powiedziałabym, że bym chciała mieć bezproblemowy dom. Czy budując go z drewna, budując go w systemie prefabrykacji, czy to w szkielecie, czy w innej technologii drewnianej, mam taką pewność, że to będzie taki bezproblemowy dom? Nie, no oczywiście proces jest bardziej złożony. Jeżeli mamy dobry projekt, a zakładam, że tak, to dom drewniany będzie bardziej komfortowy niż identyczny dom wybudowany z materiałów. A co to znaczy ten komfort? Co pan myśli? My musimy mieć określone, tak, rzeczywiście dobre pytanie, co to jest komfort? Komfort dla nas, ludzi, to jest zarówno komfort temperaturowy, jak i jakości powietrza. Temperatura, czyli nasze odczucia, nie konkretna temperatura powietrza, gdzie tworzymy przegrody, które albo są ciepłe, albo są zimne, zmieniamy również temperaturę powietrza. Komfort tak naprawdę występuje w bardzo wąskim przedziale temperatury powietrza, między 15 a 20 stopni. Powyżej jest za ciepło, poniżej jest za chłodno. Natomiast manipulując temperaturą otoczenia człowieka, możemy uzyskać właśnie odczuwalny komfort. Ale wówczas temperatura otoczenia powinna być w granicach między 19 a 22 stopni. Czyli rozumiem, regulujemy grzejniki? Nie, w naszych domach nie ma grzejników. W domach nie ma? Nie wprowadzamy ciepła, oczywiście budujemy w naszej strefie klimatycznej. Czyli jak jest lato, to jest ciepło, jak jest zima, to jest zimno. W zimę uzupełniamy bardzo nieduże ilości energii, ponieważ budynki mają bardzo wysokie parametry energooszczędności. Grzejmy płaszczyzną, dostarczając ciepło w bardzo małych ilościach. Grzejmy przeważnie podłogę. Natomiast w okresie letnim mamy odwrotną sytuację, gdzie na zewnątrz jest bardzo wysoka temperatura i w jaki sposób zachować komfort wewnątrz budynku. Tutaj pomaga nam wentylacja, która musi pojawić się w każdym budynku. Wentylacja wspomagana przez naturalny chłód, czy też ciepło, jakbyśmy podchodzili w zależności od pory roku, które znajduje się w gruncie. Oddajemy każdy obiekt wyposażony w wentylację z odzyskiem ciepła, który jest wyposażony dodatkowo w gruntowy wymiennik ciepła. W lato bardzo skutecznie schładzamy powietrze, które znajduje się wewnątrz budynku. W zimę natomiast odzyskujemy ciepło z gruntu i redukujemy potrzeby do prowadzenia innej formy energii, żeby zachować komfort. No tak, no ale przyzna Pan, że taki dom jednak kosztuje więcej niż murowany. A wiem, że swego czasu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotował budynki murowane, chociażby, no nie tylko murowane, ale generalnie budynki w zakresie termomodernizacji, po to, żeby one tej energii zużywały mniej. Teraz pojawia się nowy projekt, on będzie dedykowany przede wszystkim budownictwu drewnianemu. I rozumiem, że on w pewnym sensie będzie takim finansowym pomostem dla tych, którzy nie chcą rezygnować z swoich marzeń o domu drewnianym, o domu energooszczędnym, a chociaż wiedzą, że będzie on kosztował trochę więcej. Pytanie do mnie, czy do Pana? Tak, myślę, że do Pana, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ to właśnie ta organizacja ma przygotowany specjalny projekt, który zdaje się niedługo ruszy. Tak, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zajmuje się kompleksowo ochroną środowiska w Polsce. Jednym z elementów tej ochrony to jest ochrona powietrza i w ramach tej działki, powiedzmy, do tej pory rzeczywiście najwięcej pieniędzy było przeznaczone na termomodernizację istniejących budynków, tak? Bo to jest dosyć efektywny środek podniesienia efektywności energetycznej budynku, w związku z tym ograniczenia emisji ochrony powietrza, ograniczenie emisji pyłów, ograniczenie emisji również CO2. Natomiast, jeżeli budujemy budynek, to warto spojrzeć wtedy właśnie również tak szerzej na sprawę efektywności energetycznej, nie tylko w tym, jak tutaj przedmówca powiedział, w ogniwie eksploatacji budynku, tylko również jakby całościowo, czyli od początku, czy od całej cykli życia budynku, od momentu budowy, aż po
nawet rozbiórka targowa. I wtedy się okazuje, że budynek drewniany ma tę przewagę nad budynkiem murowanym, że nie potrzebuje energii przy produkcji, przy wytwarzaniu surowca do budowy. Gdyż na zbudowanie takiego domu jednorodzinnego technologii murowej to jest około, powiedzmy, 150 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, to potrzeba mniej więcej 15 ton cementu, a produkcja tego cementu wymaga emisji około 13 ton dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o drewno, to surowiec do budulca, z którego buduje się budynki drewniane, to on na etapie produkcji ma ujemną emisję CO2, ponieważ drewno rośnie, drzewo rośnie dzięki temu, że pochłania dwutlenek węgla, prawda, z atmosfery i energię pochłania ze słońca. W związku z tym w tym fazie przygotowania surowca czy budulca, w fazie budowania, tańszą pod względem obciążenia środowiska, mniej obciążającym środowisko jest budowa w wyniku drewnianego. Stąd chcieliśmy połączyć jakby dwie możliwości, no, oszczędność energii w fazie eksploatacji, przez to, że proponujemy dofinansowanie budynków o podwyższonym standardzie energetycznym, mniej energochłonnym niż standardowe budynki, a jednocześnie jakby drugi warunek jest korzystania z tej pomocy, to jest to, żeby budynek był zbudowany, że to był budynek drewniany, w technologii drewnianej, która została jakoś tam zdefiniowana w tym programie. No właśnie, a jak wygląda ta definicja? Są jakieś wymagania? To może być każdy budynek z bala, może być w technologii szkieletowej, może być w technologii CRD. Jest to jakaś preferencja? Chcieliśmy najpierw dość, ponieważ to jest taki pierwszy projekt, żeby jak nie mamy, powiedzmy, doświadczenia z rozwojem takim, promowaniem tego budownictwa, więc chcieliśmy jak najszerzej potraktować budownictwo drewniane. W związku z tym definicja jest tego rodzaju, że po pierwsze, albo jest to budynek, którego układ, konstrukcja nośna jest wykonana z drewna, czy materiałów drewnopochodnych, prawda? Albo druga możliwość, że budynek jest, jego masa budulca, masa drewna w budulcu jest ponad 50%. I to są dwie takie możliwości, żeby budynek był zakwalifikowany do. Kiedy ruszamy z prawem dofinansowania? Od kiedy będzie można już poznać kształt i składać wnioski? Kształt programu, podejrzewam, to już będzie można poznać w połowie lutego. Zostanie program ostatecznie zaakceptowany w funduszu. Wtedy też, ponieważ dofinansowanie nie jest bezpośrednio dla beneficjenta, tylko za pośrednictwem banków, wymogiem jest wzięcie kredytu i w ramach kredytowania jest spłata części kapitału kredytu z tej dotacji po oddaniu budynku do użytku. To jest związane z tym, że Narodowy Fundusz nie byłby w stanie obsłużyć większej liczby wniosków jednocześnie, więc to jest przy pomocy, taka dystrybucja tego dofinansowania jest przy pomocy banków. Stąd jest oczywiście też banki udzielają kredytów i mają kontakt z beneficjentami. A czy możemy jakoś sobie wyobrazić, bo rozumiem, że jakieś konkretne środki zostały przeznaczone na to dofinansowanie, czy możemy sobie wyobrazić, ile domów na przykład będziemy w stanie dofinansować w ramach państwa programu? Poziom dofinansowania jest 230 zł na metr kwadratowy, z tym, że jest ograniczenie powierzchni użytkowej, używanej budynku, która jest dofinansowana, do 150 metrów kwadratowych. I oznacza, przeznaczono na to 50 milionów złotych na tę dotację. Oznacza to około możliwość budowania z tą dotacją około 1400 budynków powierzchni 150 metrów kwadratowych. No to można powiedzieć, że rzeczywiście będziecie Państwo mieli ręce pełne roboty, fabryki pełne pracy. Ale właśnie, jak Pan powiedział, nie tylko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale jakby partnerem to musi być bank. I o ile mamy tutaj przedstawiciela Bosch Bank jest jakby pierwszym, który jakby odpowiedział na to zapotrzebowanie budownictwa.
budownictwa drewnianego, bo co my tutaj mamy takiego dziwnego? To, że przecież domy drewniane buduje się w kilkanaście tygodni. Właściwie pamiętam budynek szkoły, który budowała firma Schroeder w 116 dni. To znaczy, że nie zdążylibyśmy złożyć w banku wniosku kredytowego, a ten dom już będzie stał, więc skąd pieniądze? I rozumiem, że tutaj Boś Bank ma propozycję, żeby ten kredyt uruchomić szybciej na takie tego typu inwestycje. Tak, znaczy chciałem na początku Państwa serdecznie przywitać i podziękować za przybycie na naszą debatę. Natomiast wracając do tematu kredytowania. Dla Banku Ochrony Środowiska w przypadku kredytowania programu budownictwa drewnianego, szkieletowego, prefabrykowanego, proces kredytowania zaczyna się o wiele wcześniej. A mianowicie przygotowaliśmy jako jedyny bank na rynku program finansowania właśnie tego typu przedsięwzięć. Polega ten program na tym, iż oczywiście po odpowiednim zweryfikowaniu zdolności kredytowej klienta, klient udaje się do firmy, w której będzie chciał taki dom zakupić i zamówić wykonawstwo. Natomiast bank uruchamia kredytowanie w momencie, kiedy ruszy wytwórstwo elementów prefabrykowanych. I w tym momencie uruchamiamy 30% wartości kredytowania. Następne 10% wartości kredytowania uruchamiamy w momencie, kiedy już stricte wykonawca wejdzie na budowę i będzie wykonywał płytę fundamentową. Następne 30% wartości finansowania będzie uruchomione w momencie, kiedy elementy zostaną zwiezione na plac budowy i budynek zostanie na miejscu budowy składany. I pozostałe 30% będzie uruchomione w momencie, kiedy będzie stan surowy do uzyskania mu wykończenia deweloperskiego. Czyli praktycznie tydzień po tygodniu wypłaty kolejnych transz, ale też jednocześnie mam takie wrażenie, że to jest kredyt pod budownictwo prefabrykowane, bo to właśnie wtedy mamy do czynienia z tego typu etapami, o których Pan mówi. Tak, oczywiście. Mówimy o technologii szkieletowej. Natomiast technologia szkieletowa składa się właśnie z prefabrykatów. Tutaj może ja nie powinienem zabierać głosu, tylko moi współrozmówcy, którzy są tego specjalistami. Ja można powiedzieć, jeżeli chodzi o budownictwo, jestem zaległy. Nie będę się porównywał do fachowości i doświadczenia tutaj moich przedmówców. Jestem być może jakimś tam mizernym amatorem. Natomiast tak finansujemy właśnie ten program budownictwa szkieletowego drewnianego. A właściwie dlaczego ten program tutaj zwrócił naszą uwagę? Mianowicie dlatego, że Bank Ochrony Środowiska w swoim DNA ma zapisaną właśnie ochronę środowiska, jak również poprzez swój akcjonariat, gdzie akcjonariuszem jest zarówno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, większościowym akcjonariuszem, jak i Lasy Państwowe. I przedstawiciel tutaj właśnie widzimy na tej sali. Ja jeszcze tylko dopytam, czy te budynki, które Państwo będziecie kredytować, one to muszą być budynki jednorodzinne, czy to nie ma znaczenia? Czy mogą być obiekty użyteczności publicznej? Znaczy, akurat skierowani jesteśmy w tym programie na przeciętnego Kowalskiego, który będzie chciał zrealizować swoje marzenia na temat domu, natomiast nie odwracamy się od czy nawet deweloperów, którzy się do nas zgłaszają, czy również od inwestorów trochę większych, którzy będą chcieli budować w tej samej technologii. Dlaczego pytam? Dlatego, że w ostatnim czasie praktycznie co chwilę słyszę o kolejnym żłobku czy przedszkolu, który jest budowany w technologii szkieletowej. Najwięcej słyszę o firmie EcoInput, ciągle jakieś przedszkola na terenie województwa pomorskiego. Proszę mi powiedzieć, jak to jest? Jak Panu się udaje przekonywać tych inwestorów, bo to są głównie gminy? Ja rozumiem, że oni widzą jedno przedszkole, które powstało w miejscu, gdzie jeszcze parę tygodni był pusty plac i widzą to i mówią: Panie Tomaszu, proszę mi wybudować taki sam w mojej gminie. Tak to wygląda? Dzisiaj to tak wygląda, natomiast początki były zupełnie inne i o wiele trudniejsze. 10 lat temu miałem przyjemność zakładać taki twór, on się nazywał klaster budowlany, akurat gdański klaster budowlany, i za cel postawiliśmy sobie to, że będziemy krzewili budownictwo niskoenergetyczne, ekologiczne,
Na początku chcieliśmy stawiać na zupełnie inne materiały, ale po kilku latach ja jako lider grupy kilku przedsiębiorców zrozumiałem, że jeżeli mamy szukać czegoś, co ma być ekologiczne, rozsądne, energooszczędne, to na dobrą sprawę na świecie jest jeden materiał taki, który może spełniać i dać te wszystkie argumenty dla klienta i radość dla wykonawcy. I tak powstała fabryka prefabrykatów w Technologii Szkieletu Drewnianego pod Gdańskiem, EcoUnit Ecologic, takich nas używamy. I rzeczywiście bardzo dużo pracy włożyliśmy, tutaj duże ukłony w kierunku pana Waldemara Motyki, bo włożyliśmy bardzo dużo pracy w różnego rodzaju konferencje, sympozja, gdzie jeździliśmy. Na początku rzucaliśmy, że tak powiem, grochem o ścianę, waliliśmy głową w mur i to nie mur taki ceglany. To się udało, ponieważ nie wiem, czy północ ma tutaj znaczenie, ale rzeczywiście na północy Polski zapachniało Skandynawią. My mamy dużo relacji tam w Gdańsku, na Pomorzu, mamy dużo relacji ze szwedzkimi miastami, wiele jest miast partnerskich i jakieś studyjne wizyty plus to nasze przekonywanie doprowadziło do tego, że powstał pierwszy projekt, a polegał on na tym, że miasto akurat Gdańsk w tym przypadku było niezadowolone z wyników energetycznych budynku żłobka, który wybudowało sobie w roku 2014. O, jesteśmy przygotowani. To jest pierwsze zdjęcie na samej górze, Królewskie Wzgórze. 1000 metrów kwadratowych żłobek, który pożerał ogromne ilości energii. No i murowany. Murowany, tak. W taki częściowo murowany z cegły, ale też dużo żelbetu ma w sobie. Kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych utrzymanie, jeżeli chodzi o same ciepło tego budynku i w 2015 roku powstał plan, że trzeba się zwrócić do tych pasjonatów, którzy opowiadali o tym budownictwie drewnianym, żeby zaprojektowali coś na wzór, jak tak się przyjrzą, to widać, że bryły tych budynków są troszeczkę do siebie podobne i od razu poszedł przetarg na dwa takie obiekty. Mieliśmy niewątpliwą satysfakcję i radość z tego, że wygraliśmy ten przetarg. To był jeden przetarg i co się okazało? Miałem dwa lata użytkowania tego obiektu, zebraliśmy faktury z tych dwóch lat, z sezonów drzewczych i dzisiaj z wielką dumą na różnego rodzaju konferencjach, na tych debatach, jak dzisiaj przed Państwem, prezentujemy to, że budynek murowany zużywa na dobrą sprawę 60 kilka procent więcej energii cieplnej niż te budynki energooszczędne budowane w technologii prefabrykatu drewnianego. Tutaj jest pokazany ten wykres, to jest dokładnie 0,6 gigajoula na metr kwadratowy zużywa budynek murowany, a 0,23 i 0,24 odpowiednio budynki modułowe. I to była taka wielka nasza radość, ponieważ te wykresy, te dane, zebranie tych faktur pokazało, że tutaj tak twardą daną chcę bardzo, bardzo jasno ją pokazać. Nie wiem, czy mamy taki slajd, czy nie, ale w każdym bądź razie budynek został wybudowany, cała inwestycja kosztowała takiego jednego żłobka, kosztowała 4 miliony złotych z drogami dojazdowymi, ze wszystkim. Natomiast sam budynek kosztował troszkę poniżej 2 milionów złotych. Konstrukcja plus całe wyposażenie tego budynku, wszystkie sieci, instalacje, rekuperacje i tak dalej. I my dzisiaj oszczędzamy, porównując do tego budynku murowanego, mając troszkę większą powierzchnię, jak Państwo widzą, 20 kilka tysięcy złotych rocznie. Więc mówimy o tym, że to jest mniej więcej 1-3% oszczędności na samym cieple, nie mówiąc o mikroklimacie, który jest też bardzo ważny, też za sekundę, jeżeli czas pozwala, to dosłownie jedną ciekawostkę tego powiem, albo powiem ją od razu. Do naszych żłobków i przedszkoli, a takich obiektów mamy już na swojej liście referencyjnej, no myślę, że sporą ilość, bo budujemy 10 taki obiekt w ciągu 2 lat od rozpoczęcia działalności, no 2 lat i 4 miesięcy, łącznie budowaliśmy już 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej takich obiektów, a na koniec tego roku planujemy mieć 21 tysięcy metrów kwadratowych, w tym będzie największa szkoła w technologii Steyko, drewniana szkoła o powierzchni 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Opowiem o tym, że do naszych, w cudzysłowie, żłobków i przedszkoli, wiem, że jest popyt na przedszkolach w całej Polsce, natomiast do nas jest, zapisywało się po 4 osoby na jedno miejsce,
a do tych takich murowanych albo przerabianych z supermarketów czy z jakichś innych budynków, bo takie rzeczy też się zdarzały, były dwie osoby na jednym miejscu. Nie wiem dlaczego, ale coś tymi rodzicami kierowało. Żeby... Ja pamiętam takie kłótnie rodziców, kiedy odbierałam moje dziecko z przedszkola, czy otwierać okna, bo jest duszno w sali, czy nie otwierać, bo mogą się jedne przeziębić, a drugie nie przeziębić, a pani mówi, że duszno. A jak to jest w takich budynkach? Tam w jakiś sposób można to regulować? To jest... To ciepło, ten klimat, o którym Pan mówił? No, całe budownictwo drewniane opiera się również nie tylko na tym, żeby zastosować dobrą konstrukcję, zastosować dobre materiały izolacyjne, ale bardzo ważnym elementem w tym wszystkim jest mikroklimat, który się wytwarza w środku budynku, o którym wspomniał Pan Michał wcześniej. Ważne jest to, żeby zastosować odpowiednie systemy wentylacji, żeby to powietrze było świeżutkie, dobre, żeby odzyskiwać jak największą ilość tej energii cieplnej. I oczywiście otwieranie okien w takim budynku nie jest z zasady rzeczą dobrą, jeżeli otwiera się to okno na godzinę czy na półtorej, a tak robią niestety nasze przedszkolanki. Dużo wkładamy serca w to, żeby przetłumaczyć, wytłumaczyć, wykształcić pewne odruchy, żeby korzystać z tych budynków tak w pełni, żeby one były bardzo efektywne energetycznie. Wykresy pokazują już, że to się dzieje. Dzisiaj mamy oszczędność energii na poziomie 62-65%, a myślę, że jeżeli budynki byłyby jeszcze lepiej zarządzane i jeszcze trochę włożymy w to tutaj pracę, to myślę, że spokojnie będziemy osiągać 75% oszczędności. Oczywiście w tym przypadku bardzo ważne jest to, żeby krzewić to budownictwo i wykorzystać to, przedmówcy pięknie powiedzieli o tym trendzie, bo trzeba to nazwać trendem, który się w chwili obecnej wytworzył, tworzy, będzie się rozwijać. Mam nadzieję, że ten taki pomyłka na tym pierwszym slajdzie, gdzie niebieski kolor z białym się zamienił, to może za nasze dzieci będą pokazywały i mówiły, a tam właśnie rodzice w 2018 już to przewidzieli. Dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, rzeczywiście będziemy stali budownictwem drewnianym. Towarzyszenia. Trzeba rzeczywiście w nich uczestniczyć. Widzę na sali kilku wykonawców, którzy są zrzeszeni w stowarzyszeniach, tak jak Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie czy Energooszczędny Domy Gotowe. Staramy się, żeby mówić o tym jak najwięcej, pokazywać i myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, który zauważają właśnie gminy, bo od tego zaczęła się moja wypowiedź i oni też chętnie przyjeżdżają na takie spotkanie, dowiedzą się coraz więcej i tak jak pani redaktor powiedziała, jest faktem to, że ten cichy marketing działa. Tak? Ktoś mówi, byłem tam widziałem, ale fajne zdjęcia takie w stylu skandynawskim, też byśmy takie chcieli. No i to się nie wzięło z niczego, że na naszej liście referencyjnej mamy tych obiektów już kilka. Właśnie w stylu, bo my tak, mówiliśmy już o pieniądzach, o tym, że to może kosztować więcej, mówiliśmy o tym, że jednak jest to bardziej komfortowe, mówiliśmy, że to jest ekologiczne. No właśnie, ale jeszcze może porozmawiamy o tym, czy to jest piękne, bo dane ministerstwa, które zrobiły badania, wynika, że często to kobiety decydują o tym, jak będzie wyglądał nasz przyszły dom. I mi przyszło wziąć udział kiedyś w takiej debacie architektów, w którym architekci spierali się, że to dążenie do budownictwa pasywnego to jest nic dobrego dla architektury, bo te domy są po prostu brzydkie, bo tam nie ma okien, bo wszystko się ogranicza i to są takie proste bryły. Jak to jest z budownictwem drewnianym? Bo my tak naprawdę jako Polacy kojarzymy często to budownictwo drewniane z tymi domami góralskimi, ze spadzistym dachem i w ogóle jednopiętrowe. To może ja zapytam fachowca, który takie domy projektuje, no obiekty projektuje, nie tylko chyba parterowe. Czy dom drewniany musi wyglądać jak dom drewniany? Tak jak my sobie to wyobrażamy. Czyli może najpierw, czy dom drewniany musi być piękny? Piękno jest rzeczą może naprawdę taką, może być piękny, tak? Piękno jest rzeczą niewymierną, tak samo jak jakość architektury, mówienie o jakości architektury. Możemy mówić o trendach w architekturze i powinniśmy mówić tak naprawdę o tym, czy architektura powinna być znakiem czasów współczesnych. Jeżeli mówimy o takim postmodernizmie w architekturze, jeżeli mówimy o uproszczonej formie architektonicznej, to oczywiście gdzieś znikają nam wszystkie wykurze, znikają nam elementy... bawole oko. Tak, jakieś detale, które pojawiają się na dachu. Znikają nam czasem balkony z tych obiektów.
Po części możemy winić za to zakłady prefabrykacyjne, bo łatwiej się czasem projektuje, czy łatwiej się wykonuje niektóre elementy konstrukcyjne, ale to jest tak samo jak z rękawiczkami w zimie. W momencie, kiedy nie zakrywamy wszystkich palców, jest nam potwornie zimno i tak samo działa budynek. Im więcej elementów wystających z tego budynku, im więcej elementów nietypowych, im większa powierzchnia zewnętrzna tego obiektu, tym tak naprawdę większe zużycie energii. Gdzieś musimy znaleźć zawsze ten złoty środek pomiędzy budownictwem niskoenergetycznym a formą budynku. Budynek szkieletowy czy budynek drewniany nie zawsze musi wyglądać jak chata podhalańska, czego przykładem jest na przykład najwyższy budynek w technologii Steiko, który miałem okazję współprojektować. To jest budynek socjalny, czterokondygnacyjny budynek, blok mieszkalny, zrealizowany w Trójmieście. Mieliśmy okazję współpracować razem ze sobą, z panem Tomaszem, moim przedmówcą, w obszarze projektowania budynków, żłobków i budynków przedszkoli, gdzie widać tak naprawdę zupełnie inną jakość formy architektonicznej, zupełnie inną jakość architektury. Natomiast ciężko powiedzieć z daleka, czy jest to budynek drewniany. Budynek drewniany nie musi się charakteryzować brakiem detalu. On może być bardzo mocno rozbudowany, on może mieć balkon, on może mieć mansardę, on może mieć elementy wystające poza obrys elewacji. Natomiast to w bilansie energetycznym ocenia się tak naprawdę, jak mocno szkodzą w zachowaniu energooszczędności te wszystkie elementy dodatkowe, te wszystkie elementy wystające. Czyli samo drewno nie przeszkadza, żeby fantazjować? Drewno nie przeszkadza, żeby fantazjować. Natomiast proces projektowy w przypadku, kiedy mówimy o budownictwie szkieletowym, jest trochę inny. Ja działając w obszarze budownictwa szkieletowego przez ostatnich 12 lat, uczyłem się tego projektowania tak naprawdę na nowo od podstaw. Projektując budynek drewniany, zauważyłem jedną taką tendencję. Budynek drewniany projektowany właściwie powinien być, czy budynek ekologiczny drewniany projektowany właściwie powinien być projektowany z zachowaniem pewnych zasad, nie tylko tych związanych z odpowiednią grubością izolacji termicznej, z odpowiednim przebiegiem poszczególnych warstw tych paroizolacyjnych i tych wiatroizolacyjnych, które odpowiadają za jakość wykonania. Natomiast powinien być projektowany w zgodzie z czterema tak naprawdę kierunkami w wykonawstwie. On powinien być projektowany zgodnie z ideą, na którą po części narzuca nam inwestor, ale powinien być projektowany również w zgodzie z technologią narzuconą przez producenta danych produktów używanych w procesie budowy, ale powinien być też projektowany w zgodzie z technologią wznoszenia takiego obiektu, czy tak naprawdę prefabrykacji i montażu takiego obiektu. Świadomie podejmując decyzję dotyczącą długości, szerokości budynku, jego rozpiętości elementów konstrukcyjnych, jesteśmy w stanie w znaczący sposób ograniczyć ilość odpadów, które generuje taki budynek w procesie wykonawstwa. Mając świadomość tego, ile odpadów jesteśmy w stanie zaoszczędzić, wpływamy bezpośrednio na cenę takiego produktu i to odnoszę się bezpośrednio do tego, o czym wspominał Michał Schroeder, czyli ocenie tego produktu. Dobrze zaprojektowany budynek w konstrukcji szkieletowej, budynek niskoenergetyczny, nawet budynek pasywny, ale dobrze zaprojektowany, rozsądnie zaprojektowany, może być budynkiem tańszym niż budynek murowany. Odniosę się również też do tego, o czym mówimy, jeżeli chodzi o kwestię szybkości, tempa prefabrykacji. Świadome projektowanie i używanie pewnych modułów produkcyjnych dostosowanych do materiału, który jest dostępny na rynku, to tak naprawdę szybka prefabrykacja i jeszcze szybsze spełnienie potrzeb inwestorów i to się odnosi bezpośrednio tak naprawdę i do założeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tak naprawdę do BOŚ. Im szybciej ten budynek zostanie zrealizowany, tym proces kredytowania obiektu jest krótszy, a szybkość i moment wejścia takiego budynku jest jeszcze wcześniej, czyli ta radość tego klienta i jakość produktu, który sprzedajemy, jest jeszcze wyższa. Natomiast jakby odniosę się po części, jeżeli mówimy o jakości produktu projektowego i wykonawczego, odniosę się na chwilę też do tego, o czym wspominał pan Waldemar Motyka. Wspomniał pan o tym, że mniej więcej 10% produktu wyprodukowanego na rynek polski zostaje u nas w kraju, 90% produktu sprzedawanego do nas, do kraju, wyjeżdża za granicę. I proszę zwrócić uwagę na to, o czym wspomniałem wcześniej. My w swoim stowarzyszeniu, co prawda młodym, ale zrzeszamy naprawdę elitę tego budownictwa i tą elitę dostrzegli odbiorcy z zagranicy. Bardzo często zamawia się produkty w Polsce, dobrze zaprojektowane i dobrze wykonane produkty zamawia się w Polsce po to, żeby zawieźć je za granicę i tam je zrealizować. I to jest chyba ten magiczny sufit zachodnich produktów, który właśnie został przebity przez naszych producentów. No to czyli możemy liczyć na to, że nie tylko polskie meble będziemy promować za granicą, ale też polski dom, ten wybudowany z polskiego drewna, przez polskich architektów zaprojektowany i w polskich fabrykach wykonany z polskich materiałów inżynieryjnych. Szanowni Państwo,
Teraz nadszedł czas, kiedy zwalniam mikrofon i mogę go oddać w Państwa ręce. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania do któregoś z naszych ekspertów, to właśnie jest ten czas, by go zadać. Może do pana architekta. Dziękuję za mikrofon. Wojciech Kudeta z Mazurskiego Dyrektora Spółka ZOO. Mam pytanie do przedstawiciela Banku Ochrony Środowiska. Przychodzą nas klienci, którzy interesują się już możliwością dofinansowania, uzyskania dofinansowania i odbijają się dość często w sposób bardzo prosty. Banki odsyłają do listy firm, które mogą budować domy drewniane. Czy taka lista istnieje? A jeżeli tak, to czy można do takiej listy ewentualnie przystąpić? Już odpowiadam na to pytanie, a mianowicie my współpracujemy z firmami, które są zrzeszone w stowarzyszeniu. Więc polecilibyśmy kontakt ze stowarzyszeniem. Gdyż dlaczego jest to tak ważne, żeby te firmy były zweryfikowane przez stowarzyszenie? Jakie stowarzyszenie? Okay. Chociażby. To może być kilka stowarzyszeń. Tak, znaczy my współpracujemy z kilkoma stowarzyszeniami, akurat ja mogę mówić w tym momencie o Stowarzyszeniu Czarna Woda, które współpracuje z firmami producentami właśnie produkowanych domów drewnianych. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to stowarzyszenie weryfikuje odpowiednią firmę, odpowiedniego wykonawcę, chociażby pod względem tego, czy elementy wyprodukowane będą ekologiczne, będą z właściwych materiałów, będą właściwie wykonane. Przecież wiadomo, że taki prefabrykat musi być spasowany co do milimetra, żeby spełniał swoje wymagania, a budynek, żeby był w pełni energooszczędny. Gdyż wiadomo, że zwykle drewno w momencie wysychania kurczy się, wykrzywia się, w tym momencie powstają różne pole, mostki i jakieś przestrzenie, przez które będzie przenikała temperatura. Koniecznie nas nie za bardzo interesująca. Dlatego w tym momencie stowarzyszenie weryfikuje daną firmę pod względem fachowości wykonania, a my weryfikujemy daną firmę pod względem możliwości finansowych i bezpieczeństwa finansowego również. Dlatego tutaj też troszeczkę należy rozróżnić. My nie finansujemy budownictwa metodą gospodarczą, że ktoś po prostu zamówi sobie w tartaku drewno, wytnie sobie z tego szkielet, zbuduje sobie z tego szkielet ściany, środek da wełnę mineralną, na zewnątrz da wiatroizolację, środek paroizolację i wybije gipsokartonem. Owszem, można tak zrobić, natomiast nie takie są założenia tego programu. Założenie programu jest przede wszystkim, żeby budynek miał certyfikaty, że jest ekologiczny i że rzeczywiście później utrzymanie tego budynku będzie zmniejszało emisję chociażby gazów cieplarnianych. Dlatego tutaj właśnie zachęcamy do kontaktu albo z firmami, które znajdują się w stowarzyszeniu, a tutaj już w tym momencie lista takich firm można znaleźć na stronach stowarzyszenia, albo bezpośrednio ze stowarzyszeniami. Jakich certyfikatach? Znaczy, pytanie tu spadło, jaki o certyfikatach pan wspomniał, jakie to mają być certyfikaty? Bo... Znaczy przede wszystkim dla nas jako Banku Ochrony Środowiska liczy się to, żeby budynek był ekologiczny. I jeżeli chodzi o samo dopuszczenie takiej firmy do współpracy, no to tutaj stowarzyszenie bardziej by się musiało wypowiedzieć, jak klasyfikuje daną firmę, którą dopuszcza do współpracy. Ale mówi pan o certyfikatach, to jest dosyć konkretna rzecz, więc proszę mi powiedzieć, co to jest. To może państwo pozwolicie, jeżeli pan prezes pozwoli. Jeszcze raz, ponieważ mam przyjemność być członkiem, założycielem obu stowarzyszeń, które współpracują z bankiem, BOŚ, to pozwolę sobie zabrać w tej chwili głos. Jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzmy. Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, to jest numer jeden. Drugie stowarzyszenie to Energooszczędne Domy Gotowe z Warszawy. Te dwa stowarzyszenia współpracują z bankiem BOŚ od długich miesięcy. Została wybrana lista ekspertów w tych stowarzyszeniach. To są albo firmy, albo to są personalnie osoby fizyczne, które w drewnie pracują od kilkunastu lat, osiągnęły bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o zaznajomienie z techniką, technologią wykonawstwa tych budynków. Dzisiaj przygotowane są projekty certyfikowania takich
firm, zarówno w jednym, jak i w drugim stowarzyszeniu. Po to zresztą zostały założone, żeby nie tylko organizować takie debaty, konferencje, pokazywać się na targach, ale również podnosić poziom naszych polskich wykonawców na ten wyższy poziom. Współpracujemy, jedno i drugie stowarzyszenie współpracować będzie ze stowarzyszeniami europejskimi, światowymi. Tutaj w tym przypadku bardzo blisko jesteśmy z, że tak powiem, posłowie z stowarzyszeniami niemieckim, stowarzyszeniem szwedzkim, stowarzyszeniem czeskim. Te liczby, które były pokazane na pierwszym slajdzie, już dają do myślenia i widzimy, że my jesteśmy kilkanaście procent albo 10% za tymi krajami. Ta współpraca będzie objawiać się tym, że dołączymy do certyfikacji europejskiej i to będzie dawać nam pewien mandat do tego, żeby mówić o tym, że robimy coś na pewnym poziomie. Dzisiaj trwają rozmowy i dzisiaj w stowarzyszeniach wewnętrznie przez ekspertów, którzy są w tych stowarzyszeniach wybrani do takiej, powiedzmy, rady, te firmy są certyfikowane i to jest na razie ten poziom zaufania, z którym się spotykamy. Chcemy go wznieść na wyższy i myślę, że to osiągniemy za kilka miesięcy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, te rozmowy są bardzo zaawansowane. Zapytał Pan, jedno z pierwszych pytań dotyczyło, jak można znaleźć się na takiej liście. Ano na tej liście można się znaleźć w taki sposób, tak jak znalazła się tam na przykład moja firma albo firma tutaj niektórych kolegów, których widzę na sali, zapisują się do tego stowarzyszenia, pozwalają się zweryfikować pod względem jakościowym, finansowym, listy referencyjnej tego, co te firmy osiągnęły i budynków, które zrobiły i również zadowolenia klientów. To jest pewien taki wskaźnik, z którym jesteśmy, który wykorzystujemy dzisiaj, a za pewnie parę miesięcy to będzie, to będą już jakieś, nie jakieś, ale konkretne certyfikaty europejskie. To może przekażę tak. Irena Lepa, Jaszczanny Dom, koordynator budynków pasywnych certyfikowanych zależy. Takie pytanie. W kwestii przystępowania do takiego programu, na przykład klastrów czy stowarzyszeń. I teraz znam osobiście w Polsce też stowarzyszenia, gdzie założyciele takich stowarzyszeń fizycznie, powiem tak brzydko, przykręcały firmy. Też te firmy działały, czy działają w budownictwie drewnianym i na przykład nie dokańczają inwestycji i załóżmy zmieniają nazwy firmy. I w tym momencie jak Państwo zamierzacie weryfikować takich wykonawców, czy producentów właśnie budynków szkieletowych, które są zrzeszone w jakichś tam stowarzyszeniach czy klastrach? Dziękuję. Jako prezes stowarzyszenia mogę wypowiedzieć się na ten temat bardzo jednoznacznie. W ciągu ostatnich kilku tygodni, a w zasadzie kilku czy też kilku miesięcy spotykam się dosyć często z osobami, które zostały pokrzywdzone przez tego typu firmy, przez tego typu nieuczciwe działalności. Nawet dzisiaj mieliśmy tego typu spotkanie, które trwało mniej więcej 2 godziny. Rozmawialiśmy z pokrzywdzonymi inwestorami. Jako stowarzyszenie, dzięki temu, że w naszym gronie mamy zarówno mecenasów, którzy zajmują się tego typu sprawami, jesteśmy w stanie pomóc od strony prawnej jakby wymuszeniu tak naprawdę na wykonawcę wykonanie pewnych prac naprawczych, czy opłacenie firm, które będą takie prace naprawcze wykonywały. Natomiast w obszarze naszego stowarzyszenia znajdują się również inżynierowie budownictwa, osoby akredytowane do tego, żeby takie budynki kontrolować na każdym etapie, zarówno projektowym, jak i etapie wykonawczym. Czyli żeby zrobić takie wstępne odbiory, sprawdzać jakość wykonawstwa. Natomiast jeżeli firma ogłasza upadłość, no jesteśmy w stanie wtedy ewentualnie pomóc w zakresie tej właśnie pomocy prawnej, o której wspomniałem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie późniejszych działań w obszarze tej firmy, która ma, o czym Pani wspomniała, ktoś ma zmienić nazwę firmy, markę, my jesteśmy w stanie tak naprawdę po nazwisku, czy w jakimś stopniu znajomości, tak, dojść do tego, kim jest ta firma, kim jest ta osoba. No to tutaj nie ma osób anonimowych, w którym ten rynek cały czas rośnie, ten rynek cały czas się rozbudowuje, natomiast to nie jest rynek anonimowy, proszę też o tym pamiętać.
Natomiast moje pytanie brzmiało, jak Państwo zamierzacie weryfikować takie stowarzyszenie czy klaster, który załóżmy chce przystąpić właśnie do takiego również programu dofinansowania i ponieważ tutaj mamy załóżmy jedno bądź dwa stowarzyszenia, które obecnie funkcjonują, natomiast myślę, że tutaj kwestii rynku będą chciały dołączyć kolejne stowarzyszenia. W jaki sposób Państwo będziecie je weryfikować, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, jak jest teraz na rynku, tak, że firma od iluś lat produkuje załóżmy prefabrykację, rozpoczyna budowę i jakby rzuca budowę. Jeśli chodzi o naszą firmę, to my radzimy sobie z takimi akurat firmami czy podmiotami. Natomiast jak Państwo zamierzacie w kwestiach kredytowych tutaj i też dołączania takich stowarzyszeń dla Państwa do programu weryfikować właśnie, kim jest ten podmiot, jaki jest jego stan finansowy, ile zrealizował inwestycji i tak dalej. Zanim zaczniemy współpracę z daną firmą, która wytwarza elementy, później składa je na miejscu budowy, to taka firma jest poddawana bardzo rygorystycznym badaniom pod kątem finansów. Jest poddawana takim samym procedurom, jak są poddawane przedsięwzięcia na setki milionów złotych. A muszę Państwa zapewnić, że w Banku Ochrony Środowiska mamy bardzo wymagający departament ryzyka. I jeżeli jakiekolwiek zdarzenie wzbudzi w naszym ryzyku jakieś wątpliwości, to po prostu ryzyko mówi, nie wchodzimy w daną inwestycję. Więc jestem wręcz przekonany, że te firmy, które będą zbadane przez nasze ryzyko, będą na tyle bezpieczne, że nic tutaj złego się nie stanie. Tym bardziej, że bank inwestuje środki naszych depozytariuszy i naszych właścicieli w dane przedsięwzięcie. I naprawdę jesteśmy zainteresowani, żeby odzyskać kapitał wraz z odsetkami, a nie pieniądze stworzyć. Jeszcze wspólne pytanie, czy zamierzacie Państwo jakby tworzyć takie czarne listy właśnie takich wykonawców, czy takich podmiotów, czy stowarzyszeń, właśnie, którzy w taki sposób dość nieuczciwy działają? Znaczy, proszę Pani, bank nie jest od tego, żeby tworzyć czarne listy, my po prostu nie będziemy finansować tych firm. Tak, nie będziemy finansować tych firm, to inwestor, który przyjdzie do nas po kredyt, po prostu nie otrzyma takiego kredytu z uwagi na małą wiarygodność firmy. Ja miałbym nieśmiałe pytanie do przedstawiciela NFOSiA. Wspomniał Pan o zarysach programu dopłat do domów drewnianych i z konkluzją NFOS nie jest w stanie obsłużyć klientów bezpośrednio, stąd będzie korzystał z pomocy banków. Dwa lata temu został wygaszony poprzedni program dopłat NFOSiA do NF15 i NF40, gdzie głównym problemem, głównym hamulcowym rozwoju tego programu była nieudolność banków i problemy dla klientów stwarzane przez banki. Czy zostały wyciągnięte wnioski z wad tegoż programu na tamtejszym etapie i czy były na przykład rozmowy z ministrem finansów? Przecież na świecie najprostszą metodą wsparcia finansowego w tego typu programach są ulgi podatkowe, a nie preferencja komercyjnych, niezależnych od państwa banków, które przekładają na klienta końcowego znacznie wyższe marże, opłaty i utrudnienia. Bo jaka jest motywacja banku komercyjnego, który ma możliwość udzielić kredyt hipoteczny na 1 000 000 zł na budowę domu, a z drugiej strony obsługując dotację NFOSiA za 30 000 zł, tak, bo mniej więcej taka będzie dopłata do domu, czy 40, ma znacznie więcej pracy do włożenia w te 30 000 dla klienta niż na 1 000 000. Wywodzę się z sektora bankowego, stąd jestem praktykiem. Przepraszam, to może ja odpowiem na to pytanie właśnie jako bankowiec. Znaczy dziwię się, znaczy mógłbym zadać pytanie, w jakim banku w takim razie Pan pracował, skoro Pan posiada takie negatywne doświadczenie. Ja akurat pracuję w Banku Ochrony Środowiska i to nie pierwszy rok, a mianowicie moja przygoda z bankiem właściwie już zatoczyła 21 lat. Zaczynałem od najprostszego stanowiska, od referenta, skończyłem na wiceprezesie, więc jednak można. Natomiast jeżeli chodzi o Bank Ochrony Środowiska, podkreślam, i o tą konstrukcję kredytu, to tutaj sprawa jest jasna. Mianowicie kredyt jest oparty na wyborze plus marża 2%.
Natomiast jeżeli będą zastosowane jakieś rozwiązania ekologiczne, czy fotowoltaika, czy rekuperatory, czy pompa cieplna, jesteśmy w stanie tą marżę jeszcze obniżyć. Więc uważam, że to są bardzo uczciwe warunki, jeżeli chodzi o kredytowanie. Natomiast jeżeli chodzi o pańskie wątpliwości, dlaczego Narodowy Fundusz wtedy nie jest w stanie obsłużyć sam te kredyty, to już odpowiada. Spodziewamy się, iż będzie tylu chętnych, że sam Narodowy Fundusz technicznie nie jest przygotowany, żeby obsłużyć tą ilość kredytobiorców, natomiast bank jak najbardziej. Świadczy o tym mogą również nasze wspólne programy, chociażby na termomodernizację, czy na wymianę pieców, czy też programy antysmogowe. Przykładem takim może być umowa opisana niedawno, bodajże z tego co pamiętam, październik czy listopad zeszłego roku z WUS-em katowickim, gdzie środki są przekazywane do banku i bank zajmuje się weryfikacją kredytową zdolności kredytowej klienta. Chodzi tutaj przede wszystkim o moce przerobowe tej ilości dokumentów, z którymi mamy do czynienia. Drobna uwaga. Wielu klientów, którzy są inwestorami domów drewnianych, nowoczesnych, ekologicznych i komfortowych, nie ma potrzeby korzystania z kredytu, ponieważ finansują to z własnych środków. Proszę się do tego ustosunkować. Jaka jest tutaj rola banku i dlaczego bank ma w tym uczestniczyć w odniesieniu do dotacji dla takich klientów? No to a mi pozostaje tylko cieszyć się, że jest coraz więcej ludzi w społeczeństwie, których stać bez kredytu na wybudowanie własnego domu. To statystyki mówią. No to tylko należy się cieszyć, iż po prostu społeczeństwo jest coraz bardziej bogatsze, więc nie potrzebuje kredytu. Chciałbym zauważyć, że ten program dofinansowania to jest taki program, który ma dać impuls do tego, żeby zainteresować właśnie ofertą budowy domów drewnianych, tak? Żeby może w tej chwili się ludzie przekonali do tego budownictwa, które potencjalnie ma większe możliwości ochrony środowiska niż budownictwo energooszczędne murowane. To jest jedna sprawa. To nie jest program socjalny, to nie jest program służący temu, żeby osoby, które, jak Pan mówi, stać na budowę z własnych środków, dostały jeszcze dodatkowo jakieś pieniądze. Tak? Być może na to trzeba spojrzeć tak, że to jest dla osób, które z punktu widzenia socjalnego tak, nie stać właśnie z własnych środków wybudować, muszą się posługiwać kredytem i tu dajemy taką pomoc, że spłacamy nie odsetki, czyli to nie bank zarabia, tylko spłacamy część kapitału. O tyle mniej potem będzie ta osoba musiała spłacać odsetki. Więc to też takie spojrzenie właśnie czysto socjalne, nie trzeba patrzeć na ten program jako na program jakiś socjalny. To jest program, który ma rozpropagować budownictwo energooszczędne, ale również pod względem tym, że jest to budownictwo ekologiczne drewniane, tak? Że z zasobów, które są odnawialne. Jest to budownictwo, można być wpływające na to, że gospodarka staje się zasobooszczędna. Także to jest wyjaśnienie a propos tego, że dajemy zarobić bankom takiego podtekstu tego pytania. My możemy po prostu tak czy inaczej, ktoś musiałby sfinansować obróbkę tych dokumentów, obróbkę wiarygodności kredytowej i tak dalej. To się znikąd samo nie zrobi. Więc to musi kosztować, czy to kosztuje w banku, czy kosztuje w Narodowym Funduszu. Rozbudowanie struktury Narodowego Funduszu do programu, który ma potrwać powiedzmy 2 lata, no nie ma sensu potem, żeby to wszystko potem redukować. Ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Tak, już bez nie wiem, do kogo mam skierować pytanie, ale pytanie jest tego typu. Czy Państwo prezentujecie budownictwo szkieletowe w ogóle drewniane, czy z drewna skandynawskiego umówmy się? Ponieważ każdy, kto chce kupić jakieś elementy konstrukcyjne, które muszą mieć certyfikat i klasę wytrzymałości C, nieważne jak mamy C, wie doskonale, że w zasadzie polskiego drewna w obrocie prawie nie ma. O! I mam pytanie, kiedy w końcu parametry wytrzymałościowe, to jest konkretne pytanie, kiedy w końcu parametry wytrzymałościowe polskiego drewna znajdą się w normie 19-12? Bo dopóki one nie są, a praktycznie chyba Polska jest jednym z niewielu krajów, która tego nie ma, nie możemy spokojnie certyfikować polskiego drewna. Kiedyś były K,
kartiele, by ustalić jeszcze tak zwanych komunistycznych norm. Wszystko było unormowane. Jeśli był lekarz, który miał uprawnienia lekarskie, ustalił klasę KWKSKG, według tego mógł podać, jakie są parametry wytrzymałościowe. Dzisiaj już tego nie może zrobić w prosty sposób. Bo nie ma polskiego drewna. W każdym razie do jesieni tego roku nie było. Może się coś zmieniło, ale nie ma. I pytanie, kiedy w końcu na skutku państwo weźmie się za to, żeby te parametry tam były? Bo inaczej będziemy budować domy szkieletowane z drewna z opcji krajów. A chcę tylko powiedzieć w ten sposób, i to chyba pan potwierdzi, że przyrosty drewna w Polsce są tak potężne, że wszyscy Polacy mogliby całe życie mieszkać w domach z drewna. Taka jest masa drewna. O żadnym, ale w większości nie można z niego korzystać w ten sposób. Najważniejsze pytanie debaty. To może ja odpowiem. Michał Komorowski, Sztajko Czanków, Czarnowoda. Członek Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie i Stowarzyszenia Domów Energooszczędnych. Gotowy? Proszę Państwa, Polska jest czołowym dostawcą drewna konstrukcyjnego od około 3 lat wiodącym w Europie. Jesteśmy producentem drewna klasy LVL. Gdyby to przenieść bezpośrednio na klasę C, jest to odpowiednik drewna C44. Jest to najbardziej wytrzymała klasa drewna produkowanego w Europie, jeżeli chodzi o wytrzymałość statyczną. No i w zeszłym roku udało nam się produkować 160 tysięcy metrów sześciennych takiego drewna. Jest to ilość, która zaspokaja potrzeby całego rynku polskiego na dzień dzisiejszy. Natomiast ponad 80% tej produkcji jest eksportowane jeszcze poza granice Polski, ponieważ mamy go za dużo. A popyt w całej Europie rośnie. Jest to suche drewno, jeżeli chodzi o konstrukcję nośną. Takie drewno produkowane w Polsce ma tylko 9% wilgotności. Czyli nie ulega w późniejszym użytkowaniu, takie jak drewno na przykład C24 albo KVH, dalszemu skurczowi, czyli deformacją. Tak więc jest bardziej bezpieczne niż drewno skandynawskie, o którym właśnie tutaj szanowny nasz gość wspomniał. No i można powiedzieć z uczciwością, że to polskie drewno produkowane w Polsce, na przykład w fabryce w Czarnej Wodzie, z polskiej sosny, ewentualnie z drobną domieszką świerku, jest znacznie lepsze jakościowo, jako budulec, jako surowiec, aniżeli materiały ściągane ze Skandynawii lub z rynku niemieckiego. Więc pytanie raczej zadał takie, dlaczego polski rynek tak mało używa polskiego drewna, a ściąga je ze Skandynawii i z rynku niemieckiego, bo Polska jest jednym z największych producentów drewna konstrukcyjnego na świecie w postaci właśnie drewna LVL oraz w postaci belek dwutowych. Belki dwutowe w zeszłym roku, licząc produkcję właśnie firmy Sztajko i Dudek plus Kronopol, to było ponad 15 milionów metrów bieżących. To jest około 23 tysiące domów jednorodzinnych do produkcji. W Polsce powstało 1000 domów szkieletowych, więc 22 tysiące, więc drewno na produkcję 22 tysięcy domów wyjechało poza Polskę. Spokojnie moglibyśmy to wspólnie zużytkować na polskim rynku budowlanym. I zachęcam Państwa, żeby właśnie po tej debacie jeszcze biegli tym tematem się zająć. Na pewno nam drewna w Polsce nie zabraknie. Ciekawostka jest taka, że w Czankowie, czyli tam, gdzie ja mieszkam, to jest pod Poznaniem, właśnie rozpoczęto w styczniu budowę trzeciej linii do produkcji właśnie drewna konstrukcyjnego klasy LVL, a to pozwoli w 2019 roku produkować w Polsce 240 tysięcy metrów sześciennych konstrukcji drewnianych. Czyli nie musimy tego ściągać ze Skandynawii. Mamy lepszy surowiec o najbardziej tutaj zaawansowanej wytrzymałości mechanicznej, dostępny od ręki na polskim rynku budowlanym. Myślę, że odpowiedziałem mniej więcej na pytanie. A czy jest jakaś polska firma, która produkuje, bo te wszystkie firmy są niemieckie, drewno polskie? Sztajko produkuje w Polsce. Ale jest to niemiecką firmą. A co to ma za znaczenie? To nie ma znaczenia. Drewno jest polskie. Fabryki są polskie, w Polsce zlokalizowane. Ale nie chcę tak powiedzieć. Jestem przedstawicielem polskich gospodarzy przemysłu drzewnego. Zrzeszamy firmy drzewne, głównie te ataki. Większość z tych firm produkuje drewno konstrukcyjne, spełniające wszelkie wymogi, celetowane wytrzymałościowo, bądź mechanicznie, bądź wizualnie. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani kontaktem z takimi firmami, zapraszam uprzejmie do kontaktu z nami. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego z siedzibą w Poznaniu. Witam.
Witkowskiej, tartak witkowski. Chciałbym Państwa poinformować, że jesteśmy pierwszą, jedyną plymą w Polsce, która posiada certyfikat i produkuje drewno konstrukcyjne badane przy pomocy urządzeń mechanicznych. Jest to super nowoczesna linia. Możemy wykonywać usługi w bardzo krótkim czasie. Umawiamy się na temat, mam wizytówki, jakbyście Państwo potrzebowali. Proszę bardzo. Rozumiem, że dzisiejsze spotkanie nie dotyczy tylko tutaj beznadziei takiej, że jeżeli chcemy budować drewniane domy, to musimy być akurat stowarzyszeni w Szejko Czarna Woda. Ja jestem od 40 lat producentem domów drewnianych. Specjalizuję się w tej dziedzinie i konstrukcjach drewnianych również. Chciałbym Państwu podzielić się ostatnim moim doświadczeniem w zakresie badania, jakie przeprowadziłem na własną rękę. No niestety nie jestem certyfikowany przez urzędy, ale mam przed sobą odpowiednie, jakby to powiedzieć, diagram. Budowałem dom tylko z drewna, zupełnie w innej technologii, nie Szejko, w polskiej technologii, domu wielowartościowego, w którym mogę na podstawie 2 miesięcy, kiedy nie był dom ogrzewany, temperatura 2 września spadła poniżej 20 stopni, w domu była temperatura 21,6 i przez 2 miesiące ogrzewanie było włączane tylko kilkakrotnie przy pomocy kominka, jest to już 13-kilowatowy kominek w 100-metrowej powierzchni domu. I chciałem powiedzieć, że temperatura maksymalna, minimalna w obiekcie domu tylko z drewna w wykonaniu firmy Witkowscy to jest 3,6 stopnia plus minus. Natomiast amplituda temperatury na dworze przez te 2 miesiące różniła się 16 stopni. Więc to jest dowód na to, że drewno ma fantastyczne parametry, jeśli chodzi o... Tu się w pełni zgadzam. Natomiast chciałbym tutaj spytać się, jak to się ma do tego, że zgodnie z prawem uszczelnienia dom drewniany wybity, wyłożony, wyklejony jest szczelnie folią. Czy mieszkamy w domu z drewna, czy mieszkamy w domu z folii? Na to pytanie chciałbym, żebyście Państwo dzielili informacją. Niezmiernie cieszy mnie to, że pokazuje Pan różne technologie budownictwa szkieletowego, dlatego że Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie to stowarzyszenie, które zrzesza w swoich strukturach wszystkie firmy zajmujące się budownictwem, które spełnia, co prawda akurat tutaj wytyczne rynku niemieckiego, czy wytyczne, które są pochodną rynku zachodniego. To są dobre praktyki budowlane, to nie są narzucone systemowe rozwiązania poszczególnych firm. Analizując czy badając współczynnik SD po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody, jesteśmy w stanie stworzyć tak naprawdę optymalną przegrodę, gdzie SD po wewnętrznej stronie przegrody oscyluje w okolicach 5, natomiast zewnętrzna struktura przegrody jest otwarta dyfuzyjnie. W tym momencie możemy mówić o swobodnej migracji wilgoci i to nie jest żaden wymysł technologiczny, natomiast jest to fizyka budowy. Wracając do technologii, o której Pan wspomniał, cieszy mnie to, że naprawdę pokazujecie Państwo rozwiązania polskie, rozwiązania, które niekoniecznie są rozwiązaniami pochodnymi wielkich koncernów. Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy mówić o budownictwie, o użyteczności publicznej, o budownictwie związanym z użytecznością publiczną, gdzie certyfikacja poszczególnych przegród ściennych w zakresie odporności pożarowej, w zakresie nośności konstrukcyjnej w trakcie trwania pożaru jest niezbędnym elementem, tak żeby móc wprojektować tego typu system do budowy. I my jako stowarzyszenie, jednym z elementów naszego statutu stowarzyszenia jest bezpośrednia współpraca w obszarze weblusowania i certyfikowania tego typu rozwiązań, to z miłą chęcią naprawdę zaczniemy razem z Panem współpracować w zakresie takim, aby spróbować certyfikować, czy spróbować nadać Pana rozwiązaniu parametry określone w normie, tak? Czyli wytrzymałość, odporność ogniową, wytrzymałość, nośność konstrukcyjną, szczelność izolacyjną. Zapraszamy. Ja chciałem jeszcze 2 słowa powiedzieć, jeśli mogę. Marcin Paczyński, również jestem członkiem Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Jak sama nazwa wskazuje, chcemy zagwarantować to ich użytkownikom. I no, nie jesteśmy w stanie inaczej tego zrobić, jak stworzyć po prostu jakieś wytyczne, które są oparte na doświadczeniu firm wykonawczych polskich,
ale również z innych krajów, nie tylko z Polski. I dlatego właśnie założyliśmy to stowarzyszenie, żeby skupiać w swoich szeregach nie tylko ludzi, którzy sprzedają materiały konstrukcyjne i drewniane, ale również inspektorów budowlanych, uczelnie wyższe, po to, żeby ten system, który w jakiś tam sposób pokazujemy jako dobry, nie chcę użyć słowa certyfikujemy, tak? Bo na razie nie ma takich certyfikatów, tylko pracujemy nad tym, ale jeszcze go nie ma. Ten system, który pokazujemy jako dobry, jako właściwy, jest sprawdzony w wszystkich krajach europejskich i od wielu, wielu lat stosowany. I jeszcze chciałem zwrócić jedną rzecz uwagę. Dom drewniany to nie jest tylko konstrukcja. Konstrukcja w domu drewnianym stanowi zaledwie 15% tego budynku. I teraz, czy my możemy mówić o domu drewnianym, w którym mamy 20 cm styropianu na ścianie? Średnio. Także pamiętajmy o tym, że mamy również tworzywa drzewne. I tu mam nadzieję, że panowie z Izby Drzewnej nie poprą, że tworzywa drzewne to jest też potęga, którą właśnie produkujemy w Polsce, polskimi rękoma. Firmy zatrudniają pracowników w Polsce, pozyskujemy surowiec w Polsce, a to, że 95% wysyłamy na zachód, no to tylko jest niestety nasza niewiedza. Dziękuję. Ja jeszcze to wrócić. Zanim dojdzie mikrofon, to ja tylko powtórzę, dostał pan Witkowski, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, zaproszenie do Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Ja również zapraszam pana do Stowarzyszenia Energooszczędny Dom Gotowy. Będziemy zaszczyceni wszyscy, jeżeli pan zgłosi chęć dołączenia do obu stowarzyszeń. Ja nazywam się Paweł Olejnik. Jestem osobą, która prowadzi firmę. Jestem inwestorem, który przeszło rok temu wybudował dom w technologii Steico przez firmę Heveldom. Proszę Państwa, przyjechałem tutaj po to, żeby jak najwięcej osób przekonywać do tego, właściwie nie mam tam żadnego celu finansowego, o tym, co to jest za technologia. Ja odwrócę tego, co Pan powiedział o wspaniałych parametrach termicznych Pana domu, to ja mogę powiedzieć tyle, że mój dom jest domem takim weekendowym, ale całorocznym, przegroda 16-centymetrowa w technologii Steico. Czekałem około pół roku na to, żeby firma wykończeniowa skończyła tą budowę w środku i postawiłem sobie tam termometr bez ogrzewania, bez wewnętrznej jeszcze izolacji wełny flex, maty drzewnej flex 5 cm. Nigdy temperatura nie spadła poniżej 3 stopni. Obecnie używam tylko i wyłącznie podłogowego ogrzewania firmy Devi, które kosztowało mnie może 3000 zł. Na drugiej taryfie nocnej. I moje rachunki na ogrzewanie, a teraz jak pojadę do tego domu, on jest położony 70 km od Poznania, to będzie temperatura 16 stopni. 16 stopni przy zużyciu energii za około 70, a może 60 zł w skali miesiąca. Także chciałem powiedzieć, że technologia Steico, tak jak powtarzam, nie mam w tym żadnego tutaj celu komercyjnego, jest technologią najbardziej sprawdzoną przeze mnie jako inwestora. Jestem oczarowany materiałem, jestem oczarowany tą technologią, możliwościami, jakie daje Steico przy przegrodzie 16 cm. Także z pełną odpowiedzialnością mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że warto, naprawdę warto zrobić wszystko, żeby budować z tego materiału dom, bo jest to dom bardzo ekonomiczny, bardzo ekologiczny, szybko powstający i przyjechałem tutaj po to, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć na temat technologii, w tej technologii, bo być może uda mi się kiedyś w życiu zrobić wszystko, żeby zająć się właśnie tylko i wyłącznie promocją, czy może życiem właśnie z tego, co oferuje firma Steico. Także jeszcze raz powtarzam, jest to bardzo, ale to bardzo energooszczędny dom. Dziękuję bardzo. Ja na chwilkę teraz, krótko podsumowując, to bardzo się cieszę, że technologia teraz zyskała kolejnego fana. Kontynuując jakby ten wątek, gdybyście Państwo byli zainteresowani głębiej zapoznać się z tym, ja jeszcze raz powtórzę zaproszenie na stoisko 71, a przypomniało mi się właśnie, że powód może być jeszcze taki, że właśnie dzisiaj otrzymaliśmy świeże drugie wydanie podręcznika, który zawiera całą wiedzę, całe kompendium wiedzy na temat projektowania, budowania zalet tej technologii. Ja zupełnie pana wypowiedź, a my otrzymaliśmy właśnie z drukarni jeszcze ciepłe wydruki naszego pierwszego numeru współczesnego budownictwa drewnianego. To jest publikacja będzie wydawana cyklicznie przez nasze stowarzyszenie, także zachęcam do zapoznania się, do pobrania. To są dla Państwa darmowe próbki naszej wiedzy i naszych umiejętności. Dziękuję.
i ciąg dalszy nastąpi. Jeszcze jedno pytanie, pan Marek Weśka, który jeszcze głosu nie zabierał, a to właśnie energooszczędne domy gotowe. Ja tutaj chciałem, przepraszam, tak na koniec zapytać do kolegi jeszcze tutaj pana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwestii wytycznych tego programu i promowania energii pierwotnej w sensie rozliczenia. Ja bym też zwrócił uwagę, żeby popracować z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa o zmianie przecznika właśnie w kwestii energii użytkowej na pierwotną, rzeczywistą, bo to jest tak w dzisiejszym układzie niekorzystne dla nas, dla branży, z tego względu, że promuje tylko podział na biomasę. Dzisiaj jakbyśmy chcieli wybudować taki budynek energooszczędny, stosując nawet pompę ciepła, czy stosując na ogrzewanie elektryczne, nie jesteśmy w stanie tych współczynników spełnić, tak? Też nam prosimy, taka jest nasza prośba tutaj, żeby w przypadku tworzenia dalej tego programu zwrócić uwagę na przelicznik przeliczania energii pierwotnej, końcowej, użytkowej, no bo tu jest też zdecydowany problem. Przeliczniki wynikają po prostu z rozwiązań począwszy od Komisji Europejskiej, więc to jest związane z emisją CO2, a nie z jego oszczędnością de facto. No i to jest taki problem. Tak raz Unia Europejska ma wspólnego to, że jest dekarbonizacja. Czasem się spieramy, czasami też padają takie piękne słowa, jak tutaj z ust pana, o tym, że tak naprawdę naszym wspólnym zadaniem jest to i tym, co nas łączy, jest nasze zamiłowanie do drewna i to, że bierzemy ten produkt, bierzemy w to tworzywo. To, że produkujemy w różnych technologiach, też mamy trochę różne podejście, może też do patriotyzmu gospodarczego, nie eliminuje w nas możliwości i chęci działania wspólnego po to, żeby tego budownictwa drewnianego w Polsce przybywało, bo myślę, że wszystkim nam na tym zależy. Kończąc naszą debatę, bardzo bym chciała podziękować Państwu za udział, szczególnie naszym ekspertom i jednocześnie zapraszać do tego, by dalej kontynuować te działania, które mogą wspomagać zarówno tych inwestorów prywatnych, jak i również producentów domów, aby budować jeszcze więcej, jeszcze lepiej i przede wszystkim jeszcze lepiej, aby to, co się udało osiągnąć w ostatnich latach, czyli rzeczywisty wzrost budownictwa drewnianego w Polsce, nie został zaprzepaszczony poprzez złą jakość, poprzez złą opinię, żeby nie powtórzyło się to, co było kiedyś w latach 90. w Polsce. Ja przepraszam, to takie pytanie, które jest dla mnie ważne, bo my mówimy o budownictwie drewnianym, ale tak naprawdę to jest budownictwo z materiałów drewnianych pochodnych. Czy są jakieś badania robione nad wpływem żywic syntetycznych, które są używane w płytach OSB, na płytach NFP w drewnie krajowym, na życie człowieka, który jest w tym budynku? Myślę, są specjalistyczne badania w zakresie formaldehydu i formaldehydu, to są żywice polietylenowe. Nie wiem, czy jest wśród nas ekspert w tej dziedzinie, który mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jest składowisko żywic syntetycznych. Na powiedzmy 10-12%. Tutaj wiem, że badania są różne, jeżeli chodzi o WHO. Też zmieniane były definicje i w ogóle opinie na temat działania formaldehydu na życie człowieka i jego rakotwórczości, prawdopodobnej rakotwórczości, więc to też się zmienia. A czy ktoś z Państwa chciałby ten temat pogłębić? Bo myślę, że ja się na siłach nie czuję. Bo cały czas mówimy o ekologii w stosunku do CO2 i to jest jak najbardziej wzgórzystwo ekologiczne, natomiast nie ma tutaj ani słowa o ekologii, jeśli chodzi o zdrowie człowieka. Myślę, że tym pytaniem musimy zakończyć i jednocześnie pozostawić je bez podpowiedzi, chociaż myślę, że Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie jest gotowe organizować kolejne debaty i myślę, że będziemy zapraszać kolejnych ekspertów, również w tej dziedzinie. Ja tylko jeszcze dodam, że tona materiałów drewnopochodnych to jest mniej więcej 100 do 120 kg żywic syntetycznych. No niekoniecznie, bo chyba jeżeli chodzi o płyty, prawda, pilśniowe... Może źle mówię, nie używa się w nich w ogóle swoich. Nie, oczywiście mówi Pan o płytach typu OSB, MFP i tak dalej. Ja Panu mogę tylko na to odpowiedzieć. Każdy rodzaj materiału, który jest stosowany w budownictwie, ma swoje certyfikaty. Jest ustawodawstwo, jest prawodawstwo, są odpowiednie certyfikacje i myślę, że nikt nie dopuściłby do obrotu. Cały czas odnoszę się do płyt OSB, MFP na przykład, prawda? Ponieważ nasze produkty, tak jak oczywiście to jest tak niewielka zawartość, że to w ogóle nie Pana problem. Problem, który Pan poruszył, nie dotyczy. Panie Waldemarze, ja tylko pozwolę się wtrącić, ale też uzupełnić tą wypowiedź. Problem z formaldehydem występującym w płycie OSB
zasadzie występował mniej więcej 7-8 lat temu. W momencie, kiedy został wprowadzony certyfikat Blauanga, który określał ilość formaldehydu w metrze sześciennym płyty OSB, został też jakby płyta OSB zyskała trochę inny certyfikat. Natomiast my nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby tej płyty używać w konstrukcjach, szkieletowych. Takie rozwiązania mogą być jakby swobodnie zastępowane innymi systemami usztywniania konstrukcji. Od dawna znamy systemy usztywniania konstrukcji za pomocą zastrzałów czy elementów konstrukcyjnych z drewna litego, które są wstawiane w konstrukcję ścienną. W Stanach Zjednoczonych dawno temu funkcjonowała taka norma, czy dobra praktyka, że mniej więcej co 60 stóp, co 12 stóp należało umieścić zastrzał w ścianie. I te budynki nie musiały być wcale usztywniane płytą konstrukcyjną. Tą płytę zewnętrzną można było zastąpić, czy nadal można zastąpić tak naprawdę produktem drewnopochodnym w postaci twardej płyty wiśniowej. Można, okej, okay, a jednak chyba mainstream idzie w stronę tego, żeby dawać opłaciny z OSB jako usztywnienie konstrukcji. Bo łatwiej jest czasem przybić płytę, niż przygotować miejsce na zastrzał. A jeszcze, jeśli chodzi, bo my rozmawiamy teraz o formaldehydach, jednak ja też, ja to samo pytanie zadałem na targach w Krakowie przedstawicielowi Splidera od MRP, no bo oni stosują żywice poliuretanowe. No to dlaczego stosujemy? Dlatego, że nie są na liście substancji zakazanych, tylko że to są substancje nowe, powiedzmy, tak? A potem co będzie... Ogromnie cieszy mnie to, co pan mówi, bo w momencie, kiedy zaczynamy mówić o budownictwie drewnianym, powinniśmy tak naprawdę spojrzeć na to, czym jest to budownictwo ekologiczne i budownictwo drewniane. Bo jeżeli zaczynamy mówić o budownictwie drewnianym w momencie, kiedy ściana konstrukcyjna, tak jak w przypadku SIP-u, technologii Structure Insulated Panel, wypełniona jest w całości poliuretanem w środku, to ja też zadaję pytanie, podobnie jak wspomniany, jak wcześniej Marcin Paczyński, gdzie to jest budownictwo drewniane? Czy to przypadki mi zaczyna powoli przypominać i lodówki? Dziękujemy bardzo raz jeszcze Państwu za udział, naszym ekspertom za przyjęcie zaproszenia do Olimpia Elementów i mamy nadzieję, że spotkamy się również na stronie Centrum Rynna w Czarnej Wodzie i zachęcając Państwa do aktywnego udziału w scenariuszu. Dziękuję.